Dzisiaj wraz z moimi klanowiczami zawalczymy o mega świnie, rozgrywając różne tryby z losowymi modyfikatorami. Wy też, moi kochani, zawalczycie o 50 zł PSC. Wystarczy, że klikniecie pierwszy link, który znajduje się w opisie. Potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars. A w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem. Wyniki w następnym odcinku. Na początku, moi kochani, wejdźmy w komunikat w prawym górnym rogu i mam do odebrania, moi drodzy. Sklep klubu został usunięty, aby zwolnić miejsce na nowe wydarzenia klubowe. Wszystkie monety klubowe zostały zamienione na 11573 monet i 7716 punktów mocy. Odbieramy! Zobaczcie, ile klopsu! Wow! I 7000 punktów! Masakra! Teraz klikamy tutaj w klub. Przypominam każdemu, jeżeli jesteś aktywnym graczem, chciałbyś dołączyć do mojego klubu i masz 35 tysięcy puszek, zapraszam. Tutaj oczywiście osoby, które nie grają mega świni, zostaną usunięci. Ale jak widzę, na razie dwie osoby nie zagrały, mają jeszcze na to niecały dzień. Ale dobrze nam idzie z tą mega świnią, moi drodzy. Czym jest mega świnia? Weź udział w wydarzeniu mega świnia z klubem, aby wygrać nagrody. Każda wygrana członka klubu daje nagrody do mega świni. Mega dropy dają dropy star. Rozbij mega świnię na koniec wydarzenia, aby zgarnąć część puli nagród. Rozumiem, kumam czacze, więc zaczynamy. Na początku zagramy może mega świnie z totalnymi randomami i zobaczymy, jak nam pójdzie. I w tym trybie, z pewnością już wielu z was grało, ale mówię do osób, które nie grają aktualnie w Brawl Stars, bo im się nie chce. W tym trybie mamy wylosowany tryb, na przykład Game Grab, czy jakiś inny tryb. I do tego mamy dodatek jako super zarośla. Więc tutaj by się przydała postać, która widzi w krzakach. Nie zdążyłem, wezmę tego wariata. Właśnie chciałem jakąś postać, którą będę mógł uciekać i strzelać na daleko. Więc mi się wydaje, że Grey jest spoko opcją. Zobaczymy, jak tam pójdzie. O, widzicie? Cały czas krzaczki rosną. Okej, tutaj mamy kiełka. Trzeba będzie na tego kiełka uważać. Raz, dwa, trzy. Nie trafiłem. Niedobrze. Ajajaj, Spike jest bardzo dobry. Nie, to Barley jest. A, oni mają też Spike'a i Barley'a. Dobra, pomyliły mi się skiny. Raz, dwa, trzy. Tutaj mają spoko te postacie po drugiej stronie, ale my się postaramy to jakoś wykorzystać i ich zaskoczyć. Dobra, dobra, ta Jackie ładnie tutaj zarąbała Power Cubesy. Super, super. Jeszcze jeden. Mamy to, mamy to. Cofnijmy się, będzie miał ulta, będzie miał ulta. Teleport, 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 dawaj, teleport. Tu masz jak coś, kumplu. Fortepian, jeszcze niech spada na górę. Kieł, 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 leży. Ale i tak by dostał fortepianem 112 HP na Jackie, wow. Ale tu było ciężko. Prawie przegraliśmy. Więc zdobywamy kolejny punkt do naszej świnki. Jak widzicie, brakuje już nam niewiele, naprawdę niewiele. Gramy kolejny mecz. Zagrałbym jakąś zadymkę, niestety wylosowało nam batalię. Batalia z dodatkiem natychmiastowa dogrywka. Wszystkie obiekty są zniszczone na początku. Oj, 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 batalia. Ja bym w batalii chyba zagrał Mandy. Mamy Piperkę i Mandy w drużynie. Wszystko zostanie zniszczone. Oni mają też Piperkę. Dobra, oby się sfokusować dobrze. Mamy też Griffa. Griff naprawdę jest dobrą postacią na ten tryb, bo jak on uderzy ultem, no to będą dymy. Dobra, stajmy sobie tutaj na razie. Z daleka, z daleka, z daleka strzelajmy. Chodź, 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 chodź. Gdzie jest Piperka? Gdzie jest Piper? Dobra, Spike dostaje, nie trafiam! Okej, okej, okej. Dobra, dostała. Raz, dawaj tym Griffem. Raz. Dwa. Trzy. Nie! Ona nie ma krzaków, Piperka, więc nie ma ulepszonego strzelania. A ja ją sięgnę teraz. Trafiłem. Trafiłem. Trafiłem, leży! Nawet nie widziałem jej na ekranie, a i tak leżała już. Raz. Dwa. Leży! Dobra, Mandy jest kotem. Ten tryb, trafiam! Nie trafiłem, szkoda ulta. Kolejny frag mój. Raz. Dwa. Trzy. Leży. Trzy fragi do końca. Piper, raz. Dwa. Oj, 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 oj. Były dymy, były dymy. Leży. Nie, nie leży, nie leży, nie leży, teraz. Ajajajajaj, nie oddałem niestety. Dobra, z tą Piperką muszę się sfokusować tutaj. Dobra, nic nie trafili na szczęście, chłopaki. Hop, raz. I hop. Dwa, ult na ślepo, leci! Nie trafiam, a szkoda. Bomba. Bomba. One, take down left. Lecimy, od razu wlatuję. I dobijam. Wlatuję i dobijam, nice! Dobra, udało się Griffowi pobić. I zdobywamy kolejne zwycięstwo, pięknie. Fajny meczyk. Generalnie uwielbiam Piperkę i Mandy. Okej, ile nam brakuje? No już 11 zwycięstw tylko. Malutko. Gramy dalej. Okej, kolejnym trybem znowu jest batalia i bardzo mnie to cieszy. Z ulepszeniem klasyczny mecz bez modyfikatorów. No dobra, niech będzie, więc tutaj Mandy jak najbardziej nam się przyda. Bo będą występowały budynki na mapie, a jak dobrze wiemy, moja Mandy potrafi strzelać przez ściany przy użyciu ciasteczka. Mamy Piperkę, Mandy i Colta, piękny zespół. Mają też Dynamike'a. Ten Dynamike raczej nie powinien nam zagrozić, bo do nas nie dojdzie. Ale musimy mieć na uwadze to, że Dynamike jest dosyć szybki. Nie trafiam. Okej, czyli przegrywamy pierwszy strzał, tak? Dostała.
Ciastko, ciastko. Dynamite dostał. Raz. Nie trafiam, nie wierzę. Dobra. Wow, 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 wow. Panie Spike, odejdź pan. Dobra, nice, 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 nice. Leży. Leciu! Ale petardo! Ult! Dostał Dynamite, kolejny strzał! Najlepsza jest Mandy na ten tryb. Kaczuszka z celowniczkiem. Spike dostał przez ścianę, ale był w szoku! Dawaj, dawaj, dawaj. Leżysz! Nie trafiłem jej. Okej, okay. Ktoś ją sprzątnął. Colt chyba. Dobry mecz. Fajny winek. Nagrody zgarniamy. Jest pięknie. Ulepszonko epicki. Star drop. Jeszcze nie mogę doczekać, aż rozbijemy tą świnkę. Jeszcze tylko 10 zwycięstw. Lecimy. Dajcie jeszcze raz batalię. Chętnie zagram. Okej, okay, zbiory klejnotów. Tutaj nie do końca jest spoko. Nieograniczona moc. Pokonani wrogowie upuszczają kostki mocy. Okej. Okay. Dobra, no to tutaj będą ostre dymesy. Uwierzcie mi, jaka to jest mapa. Szybko. Taka. Tara. Mają Ems i Pam. Oj, 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 nie wiem, czy ta Penny jest dobrym rozwiązaniem w tym trybie, ale zobaczymy. Dobra, uciekłem, nic mnie nie zaatakowali, ani razu ja też nie zaatakowałem. Pamkę, 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 pamkę na dziurkę. Kurczę, ten Edgar się wzmocnił. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Leży, 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 podniosę tego Cuba. Ult! Wracaj tutaj, Ems! I giniesz jeszcze! Dobijecie, dobijecie to! Jeszcze biorę, 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 biorę. O! Okej, okej. Moja! Dobrze. Ult, biorę. Po kolejnego Cuba. Dobrze to rozgrywa, moi kochani. Ta Penny nic nie robi. Najgorzej. Dobra, ult teraz. Padacie, 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 ziomki! Padają! Padli, padli, padli! Bierz to wszystko! Dobrze, ale straciłem power cubes, a było już wysoko. Już była wysoka liga grana. Pamka ma 3 power cubesy? No niesamowite. Nie, 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 nie podchodźcie tak. 9. Uciekamy, uciekamy, musimy się bronić. Musimy się bronić. Dobra, pokonałem tą pamkę, ona miała za dużo power cubesów. Leżysz! Dominacja! Dominacja! Ładny meczyk. O, jeszcze! W ostatniej sekundzie, co jest? Ja już telefon chciałem odkładać. 3, 2, 1. Teraz jest dominacja. Łatwo, fajny meczyk, przyjemny. Łapkę w górę za tą akcję. Okej, okay, lecimy z kolejną batalią i wężowa preria z krzaczkami cały czas rosną. No dobrze, skoro tutaj krzaki cały czas rosną, to bym wziął postać, która będzie zaskakiwać, czyli Chester. Chester zawsze zaskoczy w krzakach. Kiedy ustawimy na nim 3 bomby, no raczej nie powinni sobie ze mną poradzić. Nawet ta Shelly, ani ten El Primo. No zobaczymy, czy tak będzie. Raz, dwa, trzy. Teraz mamy 3 rzuty. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jest, 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 jest ktoś tam, u góry. Ems, Ems, leży. Przeładujmy, jedna kula, 2 kule. O kurczę, strzelka, 3! No i właśnie, zawsze muszę mieć full amunicję. Dawaj, dawaj, stary, musimy iść razem, musimy iść razem. Leży, 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 pięknie, pięknie, ten bo fajnie podświetla. Dobra, ten Elfrimo, no nie wierzę, on to przeżył, jakim cudem! Pięknie, double takedown, 8-10. Panowie, bierzemy się do roboty, bierzemy się do roboty. Schowajcie się w krzaki, nie ma sensu podchodzić. Wiem, że oni mnie nie słyszą, ale ja tak lubię sobie pogadać. Raz, dwa. Bo padnę, bo padnę. A ja nie chciałbym tego zrobić teraz. One takedown left i dobijam, dobijam. Nie trafiam, teraz trafię. Nie trafiam, teraz, teraz, teraz. Jeszcze poleciał ulcik, tak jest! Ale ja niestety go nie chwyciłem. Ale ładny, ładny mecz. Mówiłem, że tutaj odda Chesterek. Do tworzenia mega świn zostało nam 6 tylko. Gramy dalej! Widzę, czat już odlicza, żeby Farel dobił tą mega świnię. Dobra, lecimy. Zadyma, o tak! Zadyma z power cubesami, coś pięknego. Ja oczywiście wiem, kogo biorę. Ja biorę Franka, ponieważ jestem najlepszy na Frankiem w Zadymie. Jak będę podnosił jeszcze kostki, to będzie kozak. Amber wzięli. Jeszcze bym kogoś wziął takiego, kto skacze, jakiegoś kruka, weź Serge. Serge przeskoczy przez ścianę. Dobra, jak wygląda ta mapa tutaj, po kącie odbijać. Będę musiał rozwalić od razu brameczkę. Dobra, postaramy się tutaj, moi drodzy, to wygrać, bo brakuje nam naprawdę już bardzo, bardzo mało. Mają Power Rangersa, Penny oraz Kiełka. Kła, kła. Dobra, ale łatwo, ale łatwo, ale łatwo! Nawet nie było szans wywalić mi tej piłki z rąk. Ja biorę cube. Raz, dwa, trzy. Daj tą piłę. Raz,
Dobra. Raz, dwa. Nie, niepotrzebnie dałem ulta, był za długi, tak bym go pokonał i był gol. Ten ma 7 kubów, zaraz nie wytrzymam. Nie, no zabijcie go! Amberka, pociśnij mu do końca! Nie, 8 power cubes jest dużo. Okej. Okay. A Penny jest niekryta tutaj. Zostaje. Zagrajmy na czas. Nie, tak! On akcja indywidualna! Co to była za brama? O kurcze! Nie sądziłem, że to zrobię. Kopnąłem. Uderzyłem ultem i jeszcze dobiłem. Piękne, ale meczysko. Dwa zwycięstwo! Ostatni mecz, a wy zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie razem z klanowiczami wbijamy mega świnie, no to zostawcie łapeczki w górę. Na pewno dla was taki odcinek będę nagrywał co miesiąc, bo co miesiąc jest mega świnia. Tak? Co miesiąc, dobrze mówię. Gorąca strefa, najgorzej. Gorącą strefę nienawidzę. Wezmę Teratika. Będę tutaj po prostu cały czas zrzucał z daleka, unikał. I mamy tutaj co? Natychmiastowa dogrywka. Wszystkie obiekty są zniszczone na początku meczu. No dobra, mogłem tego nie brać jednak chyba. Mogę zdjąć jeszcze? Nie. Bardzo dziwny skład mamy. I obawiam się, że to może być właśnie nasza przegrana, bo... Ojejku. Fajne skiny mają u góry chłopaki, więc raczej oni grają w gierkę, nie? Raczej grają. Będę ich trzymał na dystans. Nawet u nas nie ma kto trzymać tej strefy. No nie wiesz, to nie wierzę. Rzuciłem tam 6 bomb. Tutaj udało się troszeczkę to rozbić tych chłopaków. Ale nie pokonać, nie? Dobrze, 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 tego kruka postaram się pokonać. Leży, kruk leży. Od moich min, tak jest. Ja póki co trzymam się dobrze, ale nie przejmujemy w ogóle strefy. Nic nie przejmujemy strefy. Dobra, teraz jest nasza szansa, bo ich nie ma. Walczymy! I tutaj rzucę blisko 6 bomb, tak jest. Leży ten kruk, leży kruk od moich bomb, tak jest. Ale ładnie zagrałem. Amberka raczej też powinna leżeć już. Żyje. Przejmuję strefę cały czas tikiem. Leczę HP, leczę HP. Dobrze Gale zagrał, ale on to zagrał idealnie w tempo. Dawaj, 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 dawaj go. Tego kruka, tak jest. Naj, 81%, jest dobrze widzowie, zaraz mamy mega świnię odblokowaną, ale emocje, za minutę już to może się wydarzyć. Lecimy, lecimy do spodu, ult, 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 ult. Dobrze, 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 strefa, przejmujemy strefę, wchodzę. Dobra, mam 500 HP. 99, tak jest, widzowie, mamy to, zwycięstwo. I mam nadzieję, że to był ostatni bilet, który wydałem, żeby odblokować mega świnię. Uwaga, i... Proszę bardzo, spray odblokowany i mega świnia jest pełna! Tak jest! Możemy ją rozbić dopiero za 1 dzień i 18 godzin, więc wystarczy tylko teraz poczekać. Later. Minęły 2 dni, mamy poniedziałek i możemy rozbić pierwszą mega świnię na tym kanale, więc odpalamy! Rozbij mega świnię i uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i uwaga! Boom! 101 błyskotek, 508 monet. Punkty mocy dla dowolnego zadymiarza, 201. Uwaga, star dropik. 2, 3. Bardzo rzadki. Ach, szkoda. Lecimy dalej. O, 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 zbieramy punkty do czaka. 19 star dropów, zobaczcie za moją głową. Ale będzie potężny opening. Uwaga, boom. 59 golda. Super rare. Lecimy dalej. Znowu rzadki, zostawcie łapeczkę w górę, niech legenda spadnie. Let's go. Znowu rzadki. Uwaga. Znowu bardzo rzadki. Monety. Zwykły rzadki, dlaczego tak słabo? Halo. Okej, okay, epic. Szkoda, że nie mityk. Punkty do zadymiarza. Tylko rzadki, ale lipa. Ale ile tych star dropów jest tej świni. To jest coś pięknego, widzowie. Warto grać mega świnie, bo zobaczcie jakie są kozackie nagrody. Dobra robota klan, dobra robota klan, że udało nam się tak szybko wbić 2 dni przed końcem terminu mega świnie, tylko czekaliśmy na to, aż ją otworzymy. Znowu rzadki, jeszcze 7 sztuk zostało. I uwaga, znowu rzadki. Rzadki. Są tyle tych rzadkich, szkoda. Epic. Ajajajajajajaj, a myślałem, że będzie coś lepszego. Uwaga, otwieramy. Bum! O, spray dałem z Epika. XD. Przypominam, że mam konto wymaksowane, więc u mnie z nagrodami jest ciężko, ale dla samej takiej satysfakcji, żeby legenda spadła w pierwszej mega świni,
Mi tyknie epic tylko. To było coś pięknego. No dobra. 201 i uwaga! Ostatnie otworzenie? Tak jest. Tak wyglądają moje nagrody. 1427 moment, 503 punkt w mocy, 101 błyskotek, 105 podwajaczy żetonów i 50 blinksów, czy jak tam to się nazywa. Mega świnia została otworzona, klan widzę jest zadowolony, mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni. Jeżeli chcecie dołączyć do mojego klanu, no to was zapraszam. Jeden akurat slot jest wolny. Na dzisiaj to było tyle, pamiętajcie, żeby korzystać z kodu FARAL przed zakupem gemów. Dziękuję wszystkim za wsparcie, trzymajcie się, hej!